Będę chciał pokrótce Państwu powiedzieć o trzech rzeczach. O tym, co się stało w latach 43-45. Co to była w ogóle zbrodnia wołyńsko-kolicyjska z lat 43-45. Co było przyczyną tych wydarzeń. Jak historycy uważają dzisiaj, jakie mają poglądy na ten temat. I trzecia rzecz, jak dzisiaj patrzą na te wydarzenia Polacy i Ukraińcy. Pierwsza sprawa. Co się stało? Co się stało w roku 1943 na Wołyniu, a tak naprawdę w latach 43-45 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i także na innych terenach? Tu wypada zacząć od przypomnienia, że w II Rzeczpospolitej mieszkało około 5 milionów Ukraińców, obywateli tego państwa, którzy znaleźli się w tym państwie często wbrew swojej woli, w wyniku przegranej wojny, którzy nigdy nie zrezygnowali z marzenia o wywalczeniu własnego niepodległego państwa. Wczuli się w dodatku w II Rzeczpospolitej obywatelami drugiej kategorii. Gdy wybuchła II wojna światowa, Polacy i ci zachodni Ukraińcy, ci mieszkający na Wołyniu w Galicji Wschodniej, znaleźli się nieoczekiwanie w innej sytuacji geopolitycznej. Dla Polaków od pierwszego do ostatniego dnia wojny wrogiem numer jeden przez cały czas były Niemcy nazistowskie. Wrogiem numer dwa był Związek Sowiecki, który czasami stawał się sojusznikiem naszych sojuszników. Sojusznikiem rzeczywistym z punktu widzenia polskiego była najpierw Anglia, Francja, potem Anglia i Stany Zjednoczone. Z perspektywy zachodnich Ukraińców ta kalkulacja wyglądała zupełnie inaczej. Wrogiem numer jeden był Związek Sowiecki, który zajmował po 17 września 1939 roku niemal wszystkie tereny, na których Ukraińcy chcieli stworzyć państwo ukraińskie. A wrogiem numer dwa była Polska i Polacy, chociaż pokonana, rozbita, zniewolona, to jednocześnie w każdej chwili obawiano się, że może się odrodzić i ponownie sięgnąć pod wór. A sojusznika zachodni Ukraińcy upatrywali w III Rzeszy, uznając, że to u jej boku jest szansa na stworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. I nawet kiedy w 1941 roku okazało się, że Niemcy nazistowskie nie tworzą niepodległego państwa ukraińskiego, część środowisk ukraińskich uważała, że pomimo to trzeba ich wspierać, bo oni z czasem zrozumieją swój błąd. Stąd możecie Państwo często usłyszeć, stąd się brał akcent z wielu zachodnich Ukraińców, czy to do ukraińskiej policji pomocniczej, czy sformowanej w 1943 roku dywizji Waffen SS. Gracias.